Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym, a właściwie to pierwszym odcinku, moi drodzy, nowej serii, spod serii, to znaczy jakby kolejnym z Wiedźmina 3 Dzikiego, aczkolwiek, moi drodzy, po raz ostatni już, ostatnia, że tak powiem, etap naszej wędrówki, ponieważ zabieramy się dziś za dodatek krew i wino. Idziemy zatem do wsi Debrza. Aby tutaj spotkać się z rycerzami Stusą, którzy wystosowali do nas list, w którym wzywają Geralta z Rivii właśnie do krainy Tusą, żeby zapolował na potwora, który ich nęka. Tak więc tutaj prawdopodobnie jesteśmy umówieni z tymi rycerzami. Jeszcze z takich dla tych, którzy na przykład nie oglądali poprzednich, że tak powiem, podstawki ani nic, to witam. Jak widzicie, wszystko mam ukończone. Przypominam, że cała mapa świata jest odkryta, zarówno nie tylko Velen, jak i Skellige, Kermoren, wszystko jest porobione na 100% i nie ma tutaj nic do robienia. Myślałem o charakterze tej serii, czy będzie to seria, że tak powiem, nagrywana, czy też streamowana, i stwierdziłem, że chyba wprowadzimy model hybrydowy, to znaczy będzie zarówno i nagrywana, jeśli chodzi o misje główne, natomiast misje poboczne chyba będą streamowane, bądź też tylko robienie zapytajników będzie streamowane. Jeszcze zobaczymy. Póki co, moi drodzy, jedźmy spotkać się z rycerzami, którzy powinni być o, właśnie tutaj. Mamy na sobie jeszcze zbroję ofirską z dodatku serca z kamienia. Natomiast mamy już w ekwipunku przygotowany wiedźmiński rynsztunek cechu żmii, który sobie zabierzemy, jak tylko zdobędziemy poziom. Geralt z Rivii. Siadaj, wiedźminie. Znalazłem waszą wiadomość na tablicy ogłoszeniowej. Widzisz, Palmerinie? Wiedziałem, że jeśli pójdziemy śladem zabójcy Gryfa z Białego Sadu, to trafimy na Geralta. Milton de Peyrac Peyran i Palmerin de Lundfol. Dobrze was widzieć po latach. Zapewniam, że radość jest odwzajemniona. Wybacz, że przyjmujemy cię w takim miejscu. Starszy wioski zapewniał, że to najlepsza chata w całej wsi. Gdy obwieściliśmy, że bierzemy ten przysiłek pod opiekę, oddał nam chałupę na kwaterę. Wpakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag, pośród których największą jest tyrania bandytów. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz, więc zamierzamy z Miltonem stawić im czoła. Jesteśmy rycerzami z Toussaint, a to zobowiązuje. Obaj ślubowaliśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i uciskowi. Ciebie to oczywiście nie dotyczy, ale bądź łaskaw zaczekać na nas, byśmy mogli przedstawić naszą sprawę, gdy już uporamy się z grasantami. Oni mają tak pancerne te zbroje, że to jest niesamowite, nie? Czyli macie zamiar wyjść do bandytów, gdy się zjawią, i walczyć z nimi? Palmerin chce najpierw przemówić do ich sumień, ale co mi się zdaje, że to nie wystarczy. Nie wystarczy. Trzeba dać im szansę. Nie raz i nie dwa bywało, że zatwardziały grzesznik schodził z drogi występku po wysłuchaniu słów potępienia. W tych stronach to się nie zdarza. Nawet jeśli nie posłuchają napomnienia, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niech będzie. Oczywiście pomogę wam, jeśli retoryka Palmerina zawiedzie. Znakomicie. Zaczekajmy zatem na przybycie grasantów. Mhm. Jadą! Jadą! Słyszycie? Chyba wasi grasanci przybyli. Zatem wyjdźmy ich powitać. Wychodzą bez hełmu? Bo tam widziałem, że mieli hełmy. Ciekawe, czy rycerze wyjdą. Słuchajcie, niegodziwcy! Są w hełmach.
To do nas! Ja, Palmerin de Lunfal, wzywam was do skruchy! Wejrzyjcie w wasze serca! Czy nie widzicie, że są czarne? A to ci jasełka! Nie godzi się nękać maluczkich i rabować ich mienia! Zejdźcie z drogi występku, a poniechamy was! No, dobra. Bardzo to wszystko było zabawne. Pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się. A teraz wypierdalać, bo cierpliwość stracę, tak? Nie, czekaj, Zork! Oni tacy pocieszni. Może znają też jakieś sztuczki? Ej, komedianty, a żonglować potraficie? Albo tak, że jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi. Szlachetny Palmerin dał wam szansę, a ja dam wam radę. Zróbcie, jak mówi. Bo co? Bo macie do czynienia z błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej Toussaint. Oni takich jak wy zjadają w kaszy. Trzech ich jest. Dwóch zakutych w blachy. Wróćmy kiedy indziej. Baba jakaś ich przysłała. Będzie, że boimy się babi własną. Obraziliście księżną. Niedobrze. Istotnie, tej zniewagi płazem puścić nie możemy. Klnę się na czaple, że zapłacicie za nią własną krwią. No to lipa. Na żurawia! Dawajcie niczemnicy! Na żurawia. No śmieszni są ci rycerze, groteskowi strasznie. Trzeba przyznać. Burk. O kurde. Dobra. Pięknie. Są na poziomie 35. Ja mam poziom chyba 38? Tak mi się wydaje. A, przydałby mi się Quen. No, może odbije? Okej. Okay. Dobra, zdejmijmy teraz tych kuszników. Podpalony. Pięknie. Został ktoś jeszcze tak... Jeszcze jakieś realne zagrożenie. O, widzę, że tam się biją. No, come on. Ho, ho, pięknie. Czemu oni nie wychodzą? Przecież już po wszystkim. Pognębiliśmy nikczemnych i wyzwoliliśmy wioskę z ucisku. Uprzedzałem, że tak będzie. Oni boją się was tak samo jak bandytów. Nie liczcie na fanfary i kwiaty. To nie tu są. Ech, prawdę mówili, że na północy najszlachetniejszy czyn zawsze obraca się w niwecz. Czas wracać do domu. Wrócimy, przyjacielu. Chodź, Geralt. Musimy przedstawić ci nasze posłanie. Dobra. Chodźmy zatem. No to mówcie. Co was tutaj sprowadza? Musimy ci przekazać całe posłanie od jaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Bo tradycja... Bo tradycja w Toussaint to rzecz święta. No dobrze. Cny Geralcie, pogromco wszelkiego plugastwa i potworu, co na zgubę bezbronnych po świecie krążą. Nigdy nie słyszano, byś niewinnym swej pomocy odmówił, wdowy i sieroty bez ratunku ostawił. Przybądź tedy na wezwanie! Uwolnij nas od bestii, co krew przelewa na ulicach, strach siejąc, jednako w sercach możnych, jak i ubogich. O pomoc błaga cię najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta, jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. Pięknie. Odpowiesz na jej wezwanie?
Nie będziemy pytać. Jeszcze nikt nigdy nie zachęcał mnie tak gorąco do przyjęcia zlecenia. A skoro część oficjalną mamy już za sobą, chciałbym usłyszeć więcej na temat tej bestii. Jak rozumiem, chodzi o potwora. Z całą pewnością. Choć nikt nigdy mu się dobrze nie przyjrzał. Znajdowano jedynie ciała ludzi zabitych w straszny sposób. Mamy rysunki zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestię. Ale każdy jest inny. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. Ile osób zabił ten potwór? Dwie. Gdy tylko jaśnie oświecona dowiedziała się o drugiej ofierze, z miejsca wyprawiła nas po ciebie z obietnicą nadań ziemskich i fortuny w złocie, jeśli zgodzisz się przybyć. Źle się dzieje, Geralt. Bestia jest nieuchwytna. Mówi się, że włada czarną magią. Najgorsze jest to, że obaj zamordowani byli szlachetnie urodzeni. A tymczasem zbliża się wielki turniej, w którym ma wziąć udział kwiat naszego rycerstwa. Przyjmuję chyba to zlecenie. No ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć po tych rysunkach. Natomiast chciałbym zauważyć już bardzo ciekawą różnicę, mianowicie po zabiciu dwóch potworów już rycerze pojechali w ogóle tysiące kilometrów, by sprowadzić Wiedźmina. Tymczasem w Velen sytuacja wygląda tak, że można wymordować całą wsię i nikt nic nie zrobi. Po tym jak 30 osób padnie trupem, to wszyscy mają to gdzieś, a tutaj dwie osoby i już proszę bardzo zlecenie. My to oczywiście przyjmiemy, raczej nie będziemy się o to pytać, bo całej reszty dowiemy się na miejscu. Przypominam sobie wszystkie zlecenia, które otrzymałem od koronowanych głów. I okazuje się, że na mało którym wyszedłem dobrze. Chyba nie zamierzasz odmówić. Nie, po prostu naszła mnie refleksja. Księżna, z tego co pamiętam, jest raczej wymagająca. Zatem przyjmujesz zlecenie. Znakomicie. Musimy wyruszyć jak najszybciej. Długo mi trężyliśmy, szukając cię po gościńcach, a czas nagli. Jestem gotowy. Mogę ruszać, gdy tylko przyszykujecie się do drogi. Ha! Zatem do tu są. Do tu są. Jedziemy już? Opuszczamy, moi drodzy, Vele. Nie wiem, czy to ostatni raz, kiedy je w ogóle widzimy w naszej serii z Wiedźmina, bo teraz już chyba całą resztę naszego czasu będziemy poświęcać tylko i wyłącznie w Tusson, ostatniej, moi drodzy, krainie w tej grze dostępnej jakkolwiek. Na pewno podróż długo trwała. Kilka dni później. No to kilka dni. To nie tak źle jeszcze. O tak, ta muzyka. Tusson, kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. O. No, trochę się w Beauclair pozmieniało przez te parę lat. Pobędziesz tu trochę i sam się przekonasz. O. Dla mnie tu jest zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaple. Cholera jasna. No to się nazywa wejście z hukiem, moi drodzy. Ciągnięcie odblokowane. Teraz tak, jest pewien trik. Ślubowałem, że zabiję potwora!
Jeden za wszystkich! Wszyscy za jednego! Jest pewien trik, który pozwala na to, że jeśli... Jeśli się trafi tego Goliata w oko, kurde. Ej, gra tu o wiele lepiej chodzi, nie wiem czy macie takie wrażenie. Nie. Próbuję, ponieważ za to jest osiągnięcie. A cholera, chciałbym je zdobyć. Bożesz, kurde, blaszka. Biedne barany. Nie umiem w ogóle przycelować. No jakby... Jak trafić w tę dziurę? Cholera jasna. Dobra, wiecie co? Ja chwilę popróbuję. Jest! Osiągnięcie odblokowane. Zabij Goliata za pomocą strzały w oko. Taka ciekawostka. Porywanie się na olbrzyma w pojedynkę nie było zbyt rozsądne. Bo też i miłość nie jest rozsądna. Nogi ją... Której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora, hmm? Najpiękniejszej. Jeśli nie chce wymieniać jej imienia, to niech nie mówi. Nie znam was, panie. Nie wyglądacie na rycerza. Ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam się należy trofeum. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci. Dobrze ci szło z olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie mam. W Tucson walczymy głównie z grasantami, ale poprzysiągłem, że przyniosę damie mojego serca łeb monstrum, wzorem słynnego Gottfrieda, pogromcy olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. Lepiej zostawić tę sprawę Geraltowi. Czeka na mnie inne wyzwanie, a Geralta zainteresuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści Damiena de la Tour, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Ruszajcie. Ja powiadomię jej miłość, że Geralt przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Guillauma i zaprowadzę cię do księżnej. Dobra. Wiecie, jak ja dawno nie miałem z tym dodatkiem do czynienia? Krew i wino udało mi się ukończyć raz i było to 5 lat temu. Nie, 4 lata temu, przepraszam. Bo premiera dodatku miała miejsce chyba w 2016. Więc sporo czasu minęło. Dalia. Może ta dalia już jest lepsza od mojego obecnego miecza? Ha. Skąd wiedziałem? Przebicie pancerza, ale na miecz srebrny przebicie pancerza? Mech, raczej nie. Chodźmy, moi drodzy, za Miltonem jeszcze po... Podążymy tym wątkiem. Jezu, jak tu ślicznie. Odważny ten bio. Palmerin dbał o jego wychowanie. To jego krewniak. Okej. Wow. Muszę chwilę, kurczę,
siedzieć cicho i popodziwiać sobie. Ślicznie tu jest. Swoją drogą ciągle nie mogę się przyzwyczaić do waszej rycerskiej mowy. I do tego, że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. Gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. Tempo, tempo! Nie ma nikogo? Pewnie już zabrali ciało. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. Zamknięte. Kurde, zupełnie inaczej mi się gra. Powiem wam, ale ten strój Geralta o wiele bardziej pasuje w te miejsce niż do dodatku serca z kamienia, trzeba przyznać mimo wszystko. Chyba się zgadzacie. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj. Czy to ofiara tej bestii, na którą będziemy polować, czy też w ogóle coś zupełnie innego. Tutaj coś widzę. Podkute buty, wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy, gdzie poszli. Mamy tutaj krowie mleko do picia. Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu. Trupojadny. Ostrożnie. Co to jest? Parszywiec, Boże, nie pamiętam już, co to było w ogóle. O Jezu, to jest najlepsza muzyka w Wiedźminie 3. Znaczy, jedna z najlepszych. O Boże, jak to działa. Dobra, już wiem, jak to działa. No, tak jak trupojady. Jeszcze oberwałem. Szukajmy dalej. Jezus Maria, zaraz się wciągnę w tę grę, to będę po prostu nagrywał po 20 odcinków dziennie. Ajajaj, muszę je szybko wrzucać, żeby szybko robić streamy często. Wszystko, co niesie nurt, osadza się na tej płciźnie. Tak, strasznie tu cuchnie. Szukam jedzonka, bo... Tylko rupiecie niesione przez rzekę. Szukajmy dalej. Z ubrania zostały pokrwawione strzępy, ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza się. Już znalazłem fanty. Buty boklerskiego gwardzisty. Tu już mamy, jak widzicie, nowe zupełnie wyposażenie. Nie wiem, czy je sprawdzać, czy też nie. Tutaj mam nawet sieć i dzbanek. Milton, zauważyłeś coś? Jestem z Miltonem, czy... Tak, to jest Milton. Krew. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody i pocięli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. Zanurkuję i sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. Spójrz na wgłębienie. Gwardziści odpłynęli stąd łodzią i to niedawno. Pewnie transportowali wyplątane z sieci ciało. Okej. Poszukajmy zatem czegoś pod wodą. Ja już coś widzę. Len. Chustka z monogramem. Prawna chustka z monogramem DLC. Pewnie należała do arystokraty. Teraz warto dowiedzieć się, gdzie zabrali ciało. DLC. Okej. Jeszcze się dowiemy, co to. Ja już nic nie pamiętam, powiem wam szczerze. Czuję się, jakbym grał pierwszy raz. To jest cudowne. Co teraz? Ciało rzeczywiście spłynęło z nurtem rzeki i zatrzymało się w sieciach. Wiemy, że gwardziści załadowali je do łodzi i gdzieś zabrali. Musimy ustalić, gdzie trafiło ciało. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom. Oni będą wiedzieli, dokąd popłynęła łódź. Zapytajmy ich. Zdaje się, że mamy widownię.
Dziwisz się? Miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gawię ci pospólstwo. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. DLC! O, teraz rozumiem! Siak krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? DLC! Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O, tak. Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze. Porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Niebawem będę musiał cię opuścić i wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do Toussaint. Rycerz księżnej pani nie zna wytchnienia. Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. Użyjemy koni Milton? Nie, czy idziemy truchcikiem? O Jezu, jak tu ładnie. Gdy Boże. Już obejrzysz ciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anariety. Anariety? U księżnej pani. Zapomniałem. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się na tą fałość. A oto kuroliszek. Zaglądają tu kupcy, mytnicy, flisacy. Nigdzie w Toussaint nie zjesz lepszej zupy z raku. Dobra. Zatem wszystko już wiemy, moi drodzy. Skąd? Jesteśmy już w gospodzie, ale do niej myślę, że już wejdziemy w następnym odcinku, tak więc dziękuję wam za ten pierwszy odcinek i widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia, cześć, pa, pa.